Słuchaj, muszę cię o coś zapytać. Dobrze wiesz o co, prawda? Ha? Nie chcesz mi czegoś powiedzieć? Vincent, o czym ty znowu bredzisz? Dobra, nie będę owijał w bawełnę. Czekaj, o co ci chodzi? Posłuchaj mnie! Ja... słyszałem coś ostatnio ciekawego. Co słyszałeś? Rozmawiałem z twoim znajomym. Co? Z kim? Cóż... znasz gościa imieniem Steve? Steve? Ta. Nie znam żadnego Steve'a. Czekaj, co? Nie znasz? Nie. Nie? Ani jednego? Tak jak usłyszałeś, nie znam nikogo takiego. Ale... jak to możliwe? Znaczy Steve to bardzo pospolite imię, co nie? Czekaj! Poznałam jednego Steve'a wczoraj. Wczoraj? Syn mojej przyjaciółki ma na imię Steve. Chyba. Syn? Ile ma lat? Chyba 2 miesiące. Dopiero co wrócił z matką ze szpitala. Nie, to nie on. Nie znasz żadnych innych Steve'ów? Cóż, musiałabym sprawdzić. Mówisz, że musisz usiąść i zastanowić się dokładnie, tak? Tak sądzę. Powiedz, o co ci chodzi? Cóż... Wykrztuś to z siebie wreszcie! Kim jest Steve? To jakiś twój przyjaciel? Do czego ty zmierzasz? Dobra, skoro nikogo takiego nie znasz, to już nieważne. Ale jesteś w 100% pewna odnośnie tego Steve'a? Czemu ciągle mnie o to pytasz? Przecież ci powiedziałam, nie znam. Przepraszam. Już nieważne. Ha? Co się dzieje? Czyżby to nie o nią mu chodziło? Ale nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Okej, czyli teraz muszę to wszystko odkręcić. Jeśli ona dowie się o tej drugiej, to jestem w czarnej dupie. Wiesz, to dobrze, że go nie znasz. Jest taki dupek u mnie w pracy, który powtarzał, że cię zna, więc... Czy wszystko w porządku? Ostatnio dziwnie się zachowujesz. Jesteś blady, gadasz coś kompletnie od rzeczy. Wiesz, ostatnio dzieje się wiele rzeczy, których nie umiem zrozumieć. Na przykład przyszłość i to wszystko. Nie łapię tego. Nie łapiesz? Co mam przez to rozumieć? Wiesz... Powiedz mi, której części naszej przyszłości nie łapiesz? Nie to miałem na myśli. Chodzi o moją robotę, nie umiem się do niej przyzwyczaić. Mam problemy z klientami i się nie wysypiam. Ostatnio dostaję jakieś dziwne SMS-y. Co masz na myśli? Nie wiem. Nie mają żadnego sensu. Przerażają mnie trochę. Czekaj. Mów jaśniej. Co dokładnie w nich pisze? Wiesz co? To nie jest takie ważne. Zapomnij o tym. Okej, ale... Posłuchaj, Vincent. Nie ukrywasz nic przede mną. Prawda? Zapytaj, czego przed tobą nie ukrywam. Nie chcę, żebyś się martwiła, ale nie mogę być z tobą szczery. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to dalej kłamać. No co ty? Nic przed tobą nie ukrywam. To co? Musisz już wracać do pracy, prawda? Ja też. Muszę już uciekać. No dobra. Zadzwonię.